Od drugiej połowy stycznia zaczynają się problemy z datacją. O ile wcześniej wszystkie filmy wyświetlały daty publikacji, to zaszły jakieś zmiany i część filmów, zarówno na kanale Majora, Krzyśka, Meksyka, ma datę, a część jej nie ma. Dlatego też mogą wystąpić pewne nieścisłości, ale nie sądzę, by miały jakiś kluczowy wpływ na serię i jej akcje. W tym odcinku przede wszystkim Major nieopatrznie rozpoczyna kolejną wojnę Szkolna Boboli. Zapraszam do nowego odcinka sezonu 2019. 16 stycznia. Hołd Knurski. Konan, który wcześniej nagrał z ukrycia Fiodora, żądając od niego pieniędzy za Lighta, teraz kaja się i przeprasza obu redaktorów za swoją nieuczciwość, niegodność i niesprawiedliwość. Państwo, chcę bardzo przeprosić swoich redaktorów, że posłuchają i ukryją swoją kamerę. Przepraszam was z całego serca. Co wyszło, to wyszło. Wybaczcie, kochanie moje, i tak dalej. Pomyłka zaszła z mojej strony, i tak dalej. I doszliśmy do porozumienia, że wiem, co mam zrobić, i tak dalej, i tak dalej. One nadal będą prowadzić kanał mój. Jeden redaktor wie, jak to zrobić, i tak dalej. Już nie wejdzie nikt. Nikt nie wejdzie, nikomu nie będę podawać swojego hasła, ani nikomu. Zero. Kto do mnie zadzwoni, a nawet nie będę odbierać telefonu, bo powiem tak, dość, chyba że zadzwonią redaktorzy, a ja ich znam numer telefonu, obydwa, sprawdzę, że to oni, to od nich będę odbierać. A od reszta nie chcę was znać całkowicie, dlatego zaraz drugi filmik powiem, dlaczego nie chcę was znać i proszę do mnie nie dzwonić z tego powodu, że robicie dla mnie zamieszanie w głowę i tak dalej. Ja z całego serca ich przepraszam, wybaczcie mnie. Krzysiek dostaje pocztówkę urodzinową, w której znajduje się 10 zł, no i oczywiście serdeczne życzenia. Wzrusza się i lamentuje. I aż łzy kręcą się, takie życzenia przysłał Joanna i Peter ze Szczecina. Dziękuję z całego serca. Niech im Bóg Wszechmogący błogosławi w życiu i długich lat życia też życzy im. Jedna radość od ludzi, jedna radość od Ciebie tylko. Od Ciebie tylko radość mam. Ty tylko przysłałeś jedyny, a zbliżają się zaraz moje urodzinki. Zaraz będę miał 56 lat. A już nie płacz, a już chcę pokazać właśnie, okna są wstawione i watę użyłem, żeby cieplej było. A następnie w stronę oprawców, którzy obrzucili posesję na Szkolnej 17 podczas nieobecności właścicieli to duże słowo, właściciela i lokatora, wypowiadana jest przepowiednia wprost od choroszczańskiej wyroczni. Już wydałem pieniądze na okna. Ale co, ja nie dołożył się? I Majer się dołożył. A hotel ja nie zapłaciłem? Zapłaciłeś. Właśnie chciałem ci oddać za hotel. Musiałem co? Okna ty zobaczyłeś. Będziecie w takim... Z diabłem razem. Diabeł będzie wrzucał do kotła ich. Będą diabły takimi widłami. I do kotła, i do kotła. Ja! Do smoły. I do kotła. I smalcz się. I smalcz się, i smalcz się, i smalcz się. Bo wyrobiłeś to. Bo mój jesteś. Bo podpisałeś krwią. Dla mnie. Tak. 17 stycznia. Po uzyskaniu upustu w kwocie 10 zł, wybite szyby zostały zastąpione nowymi. Prawdopodobnie 18 stycznia wleciało nagranie Skorsz z Majorem. Okrągła czy płaska? A na czym wy siedzicie? Macie krzesło płaskie czy okrągłe? Stół. Ziemia jest płaska. Hej! Cisza!
niższej! Będzie, no stop będzie płaska, a to, że ten śnieg leży, on tak stopnieje. On zawsze będzie po prostu ziemia płaska. Nie ma takiego czegoś, żeby po prostu... Kobiety, siema! I was wszystkich pozdrawiam, jesteście ogółem super, wysyłam wam piątkę, cholera jasna. Melodia! Prawdopodobnie 19 stycznia Major zrobił genialne Q&A, w którym padło mnóstwo ciekawych pytań i w miarę jak na Majora sensownych odpowiedzi. Nie będę tutaj przeżynać całości, link w komencie. Dlaczego nagrywasz filmy, na których spożywasz posiłki? A co mam nie spożywać? Posiłków? Wysyłacie paczki, prosicie, żebym ja pokazywał te różne po prostu rzeczy, co wy dla mnie po prostu wysłaliście, to pokazuje to, jak się ogółem spożywa te posiłki. Teraz mniej nagrywam tych posiłków, bo jak tak chcecie, to nie będę wcale nagrywał posiłków. To będę głodny siedział na stop. Już. No. Kim była twoja mama i w jakim zawodzie pracowała w Nowym Jorku? W Nowym Jorku moja mama, świętej pamięci, pracowała, dzieci tam pilnowała i po prostu w tych wieżowcach też tam po prostu jako też sprzątała. Tego samego dnia Meksyk i Krzysiek robią ustawkę. A to ty to, kurwa, bo a ty... ja po Opla przyjechałem, kurwa. Jakiego Opla? Po tego, kurwa. Toż, kurwa, to jest mój Opel. Jaki zwój? Mój. Jaki zwój? Ale zobaczcie, jakie jajca. Mój Opel, kurwa. Proszę mnie wpuścić, kurwa. To... Nie! Proszę mnie wpuścić, nie! Do środka. Nie! Oj, przepraszam. Nic się nie stało. Mój Opel, kurwa. Co? Nie! Mój. Może łajcu chcesz ode mnie? Jaki łajcu? Otca? Sami od psa jesteś, kurwa. Mój Opel tam, kurwa, mi chuj. No! 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 Co ty trzymasz w ręku? Gazetę! 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 Gazetę, tak, gazetę! Flachę trzymasz, kurwa! Co? Flachę trzymasz! Do ciebie! Tak? Tak! Proszę mi dać ją! O, już! Chciałbym! No. O, chciałbym! No. Opel jest mój, bo nie, już Major sprzedał dla mnie Opla. Za ile? Opla sprzedał, słuchajcie, za dupę! Twoją? No, trochę bolało. Za ile razy dał dupę? Raz, wystarczyło. Więcej mu nie dam, bo tyle Opel jest warte. Ja już nie wiem. No, ciach te. 21 stycznia urodziny Krzyśka. Meksyk się zbetonił, a Major nagrywa. Co? On tam zbiera, ja nie wiem. O, chyba osłap jakoś, nie wiem. Chyba nie. Sami widzicie. Śmiechu warte. Tak to jest właśnie. Wójtek. On mówił, że zimno, Wójtek. Zimno. Wójtek. Wczoraj czapkę zgubił. No był. Padł. Daj sobie na mnie. Ja. Ten pan chyba zbiera coś pod kościoło. Pod kościoło przyszedł. Bo rękę tak na tak. No, może chce 5 zł. Może zmęczył się gdzieś, szedł. Może długą drogą. I po prostu nie zdążył do domu dojść. Około 22 stycznia jakaś nowa Zuzia, Sylwia czy jakoś tak
odwiedza Majora i już wcześniej zapowiadała, że tutaj rajta z nim zrobi, pokaże się na kamerze i tak dalej, a finalnie jak ją przez chwilę tylko kamerą nagrał, to kazała natychmiast usuwać. No, jak widać, kobieta zmienną jest. No, w miejsce ja powiedziałem, że wykręcić i na te położyć. Oj, jak dobrze. Wysłaliście i te pieniądze po prostu wykorzystałem. To wykręcić trzeba na te położyć. Ja jadę do sklepu. A to wyrzuć te spodnie, kurwa. Ja tole, już, kurwa. To skąd dawaj te 50 zł, sobie dobra, dupę, wykręcić, kurwa, wytrzę. Cicho, wykręcę. Cię poprosić ciężko, kurwa, mać mu pieniądze. A ciężko. To chciała nagrywać, a krzyczała później, żeby nie po prostu usunąć ten film i usunęłem. 23 stycznia. Meksyk oznajmił, że po wyjściu z urodzin Konona zawinęła go policja i wsadziła na dołek. W dwóch filmach ze szczegółami opowiada krok po kroku, jak to wyglądało. Szedłem sobie od Konona ulicą, no i słuchajcie, podjeżdża nagle patrol, słuchajcie, to słabo mi widać, o, tak lepiej będzie. Podjeżdża patrol, wysiada policjant, przeszukuje mnie, kuje, poważnie wam mówię, możecie nie wierzyć, kuje mnie i zaczyna się wycieczka, objazdówka po Meksyku, tym, nie po Meksyku, tylko po Białymstoku. Taka fajna wycieczka, miałem super randku. Najpierw pojechaliśmy zbadać mój stan trzeźwości, no niestety wyszło 3,60, także, ale policjant stwierdził, słuchajcie, że jak na takie coś, to się bardzo dobrze trzymam, bo w ogóle po mnie nie widać. Nawet by nie powiedział, słuchajcie, gdybym nie dmuchał. Więc oczywiście jeździłem skuty cały czas, bo skumie, pojechaliśmy potem do szpitala, żeby stwierdzić, nawet trzeźwiałe czy gdzieś indziej. No słuchajcie, zaszliśmy do lekarza, oczywiście do szpitala zajechaliśmy, prowadził mnie skutego, chociaż prosiłem, mówię do niego, rozkuj mnie przed wejściem do szpitala, przecież ja ci nie ucieknę, nie? Prowadził mnie po schodach na samą górę, kilku policjantów nie rozpoznało i potem miałem na dołku bardzo dobre znajomości, także były luzy. Wszyscy do mnie mówili Meksykano, bo jak się dowiedzieli od kilku osób, które tam pracują sumiennie, że oglądają, to zaczęli też chyba oglądać i śledzić. 25 stycznia zaczyna się wartka akcja. Major stwierdza, że Meksyk padał pod bramką. Właśnie w kamerze widziałem niebieskich spodniach i ciemną, bo dokładnie nie widziałem. A to chyba był Meksykano padł, pijany. Poleżał i wstał. Trzymał się bramy, popatrzył i poszedł. Nie wiem, czy to prawda, ale chyba tak, nie wiem. Nie wiem, kto Meksykano był to. Będzie oglądał, bo co była, sama się zgodziła, ta Sylwia, żeby nagrać z nią. A później, nie wiadomo, a przyszła do Krzyśka, nie wiem, ze swoim chłopakiem, czy tam co, i czekolady dwie. Awantura o to, że Konon podjada rzeczy, które Major kupuje na mieście za swoje. Warmianin argumentuje, że chodzi głodny, niemalże mdlejąc w domu niedożywiony, mdlejąc z głodu w domu, gdzie nie da się przejść, bo wszędzie leżą paczki z żywnością. No, to jest właśnie ten polski człowiek. To jest polski człowiek, który od dziecka donosił. A wy gadacie na mnie, że ja jestem nie. A wczoraj lajta, jak ja sam robiłem, był spokój, cisza. A tylko przychodzi, wyzywa, nie wiadomo. Ja przez Krzysztofa Kononowicza ogółem dostałem 10 banów. To ja, o, i kupiłem, o, taki kawałek był. Połowę odkroił i zjadł. Ja ją będę karmił, tak jak kurwa lis. No, ja nagrywałem wczoraj żeby na zęby, a zęby z 2000 powiedzieli, dzwonili do mnie ludzie, a ty masz to wszystko w dupie. O, do końca kwietnia mam
za właśnie za tamty rok rozliczyć się. Podatek 19%. A ty wcześniej nagrywał, nie rozliczał się. Za Lublin też podatek nie płacił. Trzeba płacić. Jak oceniał pasaż, okrada. Co patrzy, to okrada. A on mówi, że ja złodziej. Ja jestem najgorszy. Kurwa. Proszę nie... Bo ci zajęła tym kubkiem pierdolonwa celu. Już zaczyna, żeby zbanowali. Przepraszam bardzo, widzicie? Temu tutaj nic nie będzie nagrywać. Temu będę szukał właśnie jakiegoś pokoju. Był, przyjechał na urodziny z Knyszyna. Znajomy. No, zacząłem się go wyzywać, nie wiadomo jakie głupoty. O, on mówi, ja chcę wyjść, a ty nie chciałeś, a on przez bramę wyskoczył. Już więcej, dobrze, więcej tu nie przyjedzie. Tu nikt nie będzie przychodził. No miał ty śnieg rzucać. Głodny, nie dam rady. O, głodny, o! Głodny, a ja... Jeść nie ma co, głodny, a co ty myślisz, będziesz szynki całe życie jadł? Cicho. No. Najedzony jestem, cicho, najedzony. A ja mam być, mam na ciebie dawać, jak kupuję, przywożę, mam dawać, a tam mam siedzieć kurwa głodny, jak szczur. Zobaczyłem w kamerach, no, trzech podeszli tu. A ja Krzyśka budzę, a przeskoczył po prostu przez bramę, to jest nagrane. I po prostu ja budzę, a on wziął ten pistolet gazowy, a ja wziąłem kij. Ja i pierwszy zawsze muszę startować, muszę jego pilnować. I powiedziałem, przepraszam bardzo za te słowo. Otworzyłem drzwi, on to już tam trzymał, jakieś te, coś do jedzenia czy coś, nie wiem. Powiedziałem, jest pierwsza godzina w nocy, a tu przeskakujesz przez bramę jeszcze i powiedziałem, to wypierdę mi stąd i proszę tutaj nie wchodzić. Jak pozbędziesz się i kamery pójdą wszystko, będziesz zamykał jak kiedyś, kuloodporną blachą. On na litość bierze, na litość. O głodny, o głodny, o głodny. To ja ci będę Boże dawał codziennie 50 zł na zakupy, żebyś ty chyba nażarł się. Śmiecho warte, ja nie po to zbieram, ja sobie zbieram na życie. Meksyk w kontrze do pani prokurator. Ten film jest jednym z kluczowych na kanale Meksyka i stał się punktem zwrotnym. Od tego momentu będzie regularnie dislajkowany i ciśnięty w komentach. To do pani prokurator, nie? Ja jej nie chcę obrazić, nie mam ochoty jej obrażać. Czy pani prokurator się zastanowiła nad tym, kto będzie dla starszej pani pomagał, jak mnie zamknie ona? Bo ja nie wiem, może ona przyjdzie podśnieża. Ja nie zapraszam panią prokurator tutaj do mnie podśnieżać, pociągać trochę kurde różnych rzeczy. Z chęcią panią zapraszam, z chęcią niech pani przyjdzie, jak pani tak bardzo chce mnie zamknąć. Ja spełnię kilka warunków, ale z domu się nie wyprowadzę. Nie wyprowadzę się. Pani nie ma prawa mnie wygonić z domu. Nie ma pani takiego prawa mnie wyganiać z domu. Na siłę. Chociaż mogę też ten warunek spełnić. Szukam pokoju właśnie. Mogę spełnić ten warunek. Ale pani prokurator musi mi obiecać, że pani przyjdzie odśnieżyć tutaj. Na zimę i latem kosić trawę. No tak, pani jest taka mądra. No to proszę, proszę przyjść i to robić, no. Co, pani zostawi starszą kobietę, a mnie pani zamknie w więzieniu? No pani jest nie... Nie powiem, nie będę obrażał. Bo jeszcze z bana dostanę. Ja parę warunków mogę spełnić, nie ma problemu. Nie ma kłopotu, nie ma kłopotu. A z mamą my się dogadaliśmy w ogóle. W ogóle słuchajcie, wiecie jaka śmieszna wyszła sytuacja? Że moja mama nawet nie wie o tym, że pani prokurator sobie tak zarządziła. Bo ona rządzi moim domem. Może niech zamieszka tutaj od razu przy okazji. To będzie miała co robić, odśnieżać, liście grabić. Ścinać trawę. O, będzie robota od groma. Szukam mieszkania, tak, pokoju, szukam, żeby mnie nie posadzili, bo jak mnie posadzą, to w ogóle dla matki nie pomogę. Ja mam 150 metrów od matki być. To jak ja mam pomagać? Ale nie wyprowadzę się, bo nie zostawię matki samej. Mimo tego, że się kłócimy czasami, ale teraz jesteśmy w bardzo dobrej komitywie, razem we dwójkę, po tych całych zajściach. Nie ma żadnej draki, nie ma żadnej afery, nie ma nic.
wszystko jest spoko. Daję na prąd, pomagam jak mogę. Także pani prokurator niech się zastanowi nad tym, co robi, bo pani nie zna mnie ani mojej mamy, a pani wydaje takie decyzje, tak śmieszne decyzje. 27 stycznia na kanale Krzyśka jest zalew filmu. W jednym ubiega się o przyjęcie do policji, argumentując, żeby policjanci, ci tacy dobrze wykształceni, działali w terenie, zajmowali się sprawami do rozwiązania, a żeby osoby nieco mniej wykwalifikowane, jak no dla przykładu, tak nie wskazując on, zajęły się papierologią. W kolejnym filmie żali się na firmę, która założyła im motoring, że nie mieli ze sobą pendraka, by przegrać materiał z posesji, dzięki czemu oni by mogli dostarczyć, prawda, to na policję w celu znalezienia sprawców, wybicia szyb i wtargnięcia na teren szkolnej 17 podczas ich pobytu w Korszach. Jeszcze mieli w dodatku ta firma czelność powiedzieć, że Krzysiek i Major muszą sobie kupić pendraka. Dodatkowo Warmianin domagał się wymiany ułamanego słupka od kamery w ramach gwarancji. Uszkodzenie było mechaniczne. Prawdopodobnie osoba, która wdarła się na posesję w trakcie ich nieobecności, szarpała za niego, żeby wyrwać się i słupek, i kamerę. Nie wiem, może ją zniszczyć, żeby nie było dowodów, a może po prostu ukraść. Jednakże, jak widać, do końca nie wyszło. Co ciekawe, Major twierdzi, że nieproszeni goście szarpali drzwi od Opla i próbowali coś zrobić z samochodem. Major dał 100 zł. Takie zadowolone jak nie wiem. Pewnie parę minut przenieść, odkręcić śrubki, stópkę do kieszenia? Ho! Na papieroski, na... Już nie będę mówić na coś jeszcze. No mówię, na papieroski, jeszcze na coś to, a nawet jeden z firmy tej chwalił się, powiem otwarcie, że chodzi na bab. I szanowny panie prezesie, pani prezes, bo nie wiem kto w firmie jest, jeszcze raz podkreślam, nie wiem, to jest dla mnie bardzo, bardzo hańbiące, przykre, że za każdym razem przyjeżdża monter i za każdym razem bierze pieniędzy. Również tego samego dnia Kononowicz występował w obronie hejterów, argumentując to jakimiś totalnie z dupy wyciągniętymi anegdotami z wiejskiej. Wali jakieś takie dziwne przemówienie, w którym nic do niczego absolutnie nie pasuje, jedno drugiego się nie trzyma, dlatego oszczędzę wam i tej wypowiedzi. No i ten cały piękny cykl kończy się 54-minutowym exposé, w którym znowu nic za bardzo jedno do drugiego się nie klei i cokolwiek ciekawego znajduje się tak naprawdę w czterech ostatnich minutach. Konon oskarża Meksyka o podkradanie matce pieniędzy z emerytury i wydawanie ich na alkohol. Oświadcza też, że mieszkaniec Boboli ma przez panią Barbarę założoną niebieską kartę, nakaz wyprowadzki i trzymania się 100 metrów od mamy. No i największa bomba. Film pod tytułem Mexicano, jestem twoim ojcem, w którym Conan mówi, że jest drugim ojcem Boboliano i opowiada, jak policja zawinęła Meksyka, jego zdaniem, z ich posiadłości podczas jego urodzin. Oczywiście twierdząc, że to wcale nie on wzywał policję, tylko mundurowi sami się domyślili, rzecz jasna, że Meksyk tu przebywa i postanowi przyjechać i zabrać go na dołek. No i odgrzewa konflikt z grudnia zeszłego roku, znowu wyskakując tutaj z jakimś, może nie fame MMA, ale na pewno z jakąś potyczką. Ale ty umiesz jechać po ludziach i to sobie tak, jeszcze ci powiem, Meksykano, radość, uczciwość, szczerość, że o, ja pojechałem po kolonie. Ja pojechałem po majorze, że major boi się ciebie, ucieka, ale ja ciebie się nie boję. Powiem tak, chcesz walczyć? Bardzo, bardzo proszę. Rękawiczka nie podniosłeś dokładnie. Ja ten temat pamiętam. Podniosłeś rękawiczkę porwaną. Swoją, nie wiadomo jaką. A później rzuciłeś, powiedziałeś, że ja się boję. Nie, ja się nie boję. Ty nie znasz walki rolnika. Ty przepracuj, tyle lat przepracuj, co ja na roli
przy oborniku, przy oraniu pola, sianie zboża. Major, co ty bierzesz, kurwa? Ty bierzesz te leki, których Konon powinien brać, bo ty, kurwa, masz omamy, że ja, kurwa, padałem u ciebie przed bramką, że leżałem, kurwa. Ja to mówiłem wczoraj na live, zaraz się do tego odniosę. Najebany taki bym do ciebie nie zaszedł nawet, bo bym padał wcześniej. A także mam też do Krzyśka. Krzysiek, kurwa, posta do ciebie. Łajzo jana, kurwa. Najpierw się ze mną godzisz, a potem mnie obsmarowujesz, kurwa. Ja wiem, że ty łapy muczałeś w tym, że mnie na dołek wsadzili. Wiem o tym, kurwa, bo tak skumałem, że rozmawiałem z jednym widzem i skumałem, że kurwa łapy maczałeś, bo moja mama nie wiedziała, że ja jestem u ciebie, a ja tylko od ciebie wyszedłem i od razu mnie skuli. Także, kurwa, jesteś dla mnie łajzo, kurwa, i tyle. Tyle ci powiem, kurwa. Śmiejcie mi łaj, kurwa pierdol, taka prawda. Bo tylko ty wiedziałeś i major, że ja jestem u was. Nikt więcej nie wiedział. No ale dobre, twoja sprawa. Konfitura to konfiturą zostanie do końca życia, no normalne, standard. Przynajmniej poznałem inne życie, takie o, na narciarza trochę, nie? Co dalej, słuchajcie. 28 stycznia. Meksyk dalej o swojej sytuacji rodzinnej. Oczywiście miałem wczoraj te lekcje. Lekcje polegały na tym, że przyszedł do mnie pan dzielnicowy, którego bardzo pozdrawiam. Już siemanko do ciebie będę mówił niedługo, jak będziesz mnie odwiedzał. Kawy nie mam, bo nie piję, nie? Ale browca mogę ci postawić, jak chcesz. No, już trudno, no. Także był u mnie pan dzielnicowy, żeśmy tam pogadali, on trochę porozmawiał z mamą, trochę ze mną. Mama stwierdziła, że jest lepiej niż było, że nie ma takich kłótni, bo i faktycznie nie ma, bo nikt mnie nie prowokuje, bo cały czas wam powtarzam, to wszystko wyszło przez nasze kłócenie się między sobą. Słowne. Stwierdziła, że jest lepiej, no bo także przyznała się do tego, co mnie zdziwiło, przyznała się do tego przed panem policjantem, że jest porywcza i nerwowa. I dlatego, kurde, łatwo mnie sprowokować. A że ja jestem, mam charakter po mamie, no to u nas to jest... Trafiła kosa na kamień, jak to się mówi, no. Jak mnie mama sprowokuje, no to ja już idę po bandzie, no. Daje mi kilka warunków do spełnienia. Czyli tak, będzie, wiadomo, sąd, proces i tak dalej, nie? O psychiczne znęcanie się, nie fizyczne, tylko psychiczne. Dobrze, że ja takiego procesu mogłem taki sam zrobić. W drugą stronę odbić piłkę, ale nigdy nie myślałem, że moja mama, kurde, będzie tego zdolna. Ale dobra, no trudno, no. Zdarzyło się, to zdarzyło się. Ona święta też nie jest i sama się wczoraj przyznała. I teraz słuchajcie, co pani prokurator? Daje mi, kurwa, kilka warunków do spełnienia. Pierwszy to, no wiadomo, po procesie będę miał te godzinki do odrobienia społecznie. Okej, dobra, nie ma problemu. Nie widzę kłopotu, słuchajcie, nie widzę kłopotu, zrobię to. Przynajmniej się nie będę nudził. Drugie, daje mi na badania psychologiczne do Choroszczy. Tak, na 6. 6 jadę do Choroszczy na badania psychologiczne, czy jestem normalny, czy nie, może jestem nienormalny. A może jestem nienormalny? Kto to wie? To oni będą oceniać. I teraz słuchajcie, jak się kółko zawija. A, i każe mi się z domu wyprowadzić, żebym miał na czas procesu. Wracamy jeszcze do sprawy mieszkania. Wykop. Wykop.pl, słuchajcie, bo mnie bawicie trochę już, nie? Ja wiem, że się do dupy dobraliście, wiem to, słuchajcie, bo ja mam też swoich szpiegów. I to u was. Mam swoich szpiegów i to u was. Ja doskonale wiedziałem, że wczoraj miał być telefon do mnie z tymi mieszkaniami i tak dalej, i że to będzie podpucha, i że to będzie nagrywane i będzie na wykopie. Pani Dominiko, o ile taka w ogóle istnieje, dlaczego nasze rozmowy wszystkie są na wykopie? Przecież to było na priv, czyli tylko miała pani dojście ja? Także ja mówię, ja też mam swoich szpiegów. Jak Meksykano, jak on powiedział, że co ocipiałem, taka sama właśnie kurtka albo bluza i niebieski po prostu spodnie i rękawiczki i po prostu szedł, czy pośliznął się ten właśnie człowiek i po prostu upadł na plecy. A ty, o, że jakieś ja tabletki, jakieś prochy biorę. Weź ty się ode mnie odwal. Sam zobaczyłeś. Ja nie wiem, jak byłeś tu na urodzinach, to ja cię poczęstowałem, o, wszystko, a teraz po prostu ja mam właśnie ochotę stąd właśnie się wyprowadzić. A ty powiedziałeś, gdzie ty pójdziesz? Ja
nagrywam. Ja za te parę złotych to mogę sobie wynająć i nikt nie będzie. Właśnie będę teraz dzwonił do rodziny, żeby po prostu przyjechał, co byłem na sprawie i po prostu, żeby zabierał mi tego samochodu. Samochód, żeby zabrał, bo on ma prawo jazdy i po prostu ja będę miał ochotę go, ten samochód sprzedać. Bo OC do 14 kwietnia jest opłacone i wszystko popłaciłem, wszystko ja porobiłem i tak samo kamery będą usunięte i po prostu mnie tutaj nie będzie, ja mam dosyć. Sam Meksykano, wiesz, temu mi tu zbrzydło. Ja nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Sobie sam nagrywaj, sam rób swoje te. Ja sam nagrywam lajty, o. 29 stycznia major opowiada o swoim palcu, którego, jak twierdzi, odmroził. Co oczywiście nie jest prawdą, paluszek skąpał się w rozpuchu i stąd wygląda, jak wygląda. A z tym palcem to jest po prostu, wszystko jest w porządku, tylko po prostu ta skórka rośnie. Ja popryskałem takim odkażającym i po prostu musiałem plajstrem z opatrunkiem przykleić i co mogę. No, sami widzicie ogółem, jak to się mówi. Meksyk natomiast próbuje zrobić challenge polegający na wrzuceniu 20 filmów jednego dnia. Finalnie skończyło się na około 13. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam, szef sztabu. Spróbuj do niego zadzwonić. Jak nie odbiera, spokojnie wróci jutro albo w niedzielę i nie przejmuj się tymi turniami, co cię nabierają. Krzysiek, posłuchaj. Oni kłamią. Nie wierz w nic, co wysyłają. A dzwoniles na telefon do majora nie odbiera, spróbuj jeszcze raz. Wojtek żyje, tylko poszedł gdzieś nocować. Wróci jutro albo w niedzielę. Tak coś wspominał. Trzymaj się, Krzychu. 1 złoty i 65 groszy.